Jarosław Kaczyński od dłuższego czasu znajduje się w ogniu zmasowanej krytyki ze strony osób, po których jeszcze nie tak dawno by się tego nie spodziewał. Kolejny cios postanowiła zadać mu jedna z niegdysiejszych orędowniczek działań Prawa i Sprawiedliwości. Jej słowa obnażyły wszystkie niecne działania prezesa. Jarosław Kaczyński ma teraz chwilę wytchnienia przez rokiem wyborczym, który może być jednym z najbardziej przełomowych w historii Polski. Chociaż prezes udał się na świąteczny wypoczynek, to na pewno polityka nie zniknęła z jego głowy. Szczególnie, kiedy otrzymał tak mocny atak. Wydaje się, że przenikliwość jego dawnej przyjaciółki jest silniejsza, niż można było przypuszczać. Jarosław Kaczyński ostro podsumowany przez przyjaciółkę z dawnych lat Jadwiga Staniszkis jeszcze przed kilkoma laty była jedną z największych sympatyczek Jarosława Kaczyńskiego w mediach. Jednak jego kolejne posunięcia zdecydowanie nie spodobały się pani profesor, co doprowadziło do zmiany frontu i wejścia w szeregi grupy stanowczo krytykującej prezesa Prawa i Sprawiedliwości. W okresie świątecznym Staniszkis wzięła udział w programie Tweet Wirtualnej Polski, gdzie stwierdziła, że Kaczyński coraz poważniej myśli o tym, kto obejmie po nim schedę. Myślę, że Jarosław Kaczyński szuka następcy. Patrzy, jak jedni starają się być nadgorliwi, tak jak Ziobro, inni są ostrożni, tak jak Brudziński, i wybierze. Mam nadzieję, że Brudzińskiego albo jeszcze kogoś trzeciego, powiedziała. Pani profesor pokusiła się o bardzo odważną tezę. Według niej, największym problemem partii rządzącej jest obecnie nie kto inny, jak sam Jarosław Kaczyński. Wielkie tragedie z jego życia prywatnego mają w krytycznym stopniu odbijać się na całej partii. Te tragedie zmieniły go, one są niszczące. Dla niego PiS jest całą rodziną, on myśli, że w ten sposób buduje pozycję swojego ugrupowania, ale moim zdaniem on niszczy ludzi. To jest kropka Staniszkis, Kaczyński powinien już odejść. Jadwiga Staniszkis zdecydowanie przyznała, że przyszedł najwyższy czas, aby prezes rozstał się z polityką. Moim zdaniem, prezes Kaczyński powinien odejść. Przeżył tyle tragedii od śmierci brata, potem matki, teraz pani Szczepińskiej. Smutek niszczy poczucie proporcji. Wydaje mu się, że zbuduje pozycję PiS-u poprzez atmosferę strachu, która daje władzę, ale to jest nieprawda. My to przetrwamy, Polacy gorsze rzeczy przetrwali, powiedziała w programie Wirtualnej Polski. Pojawiło się również stwierdzenie dotyczące tego, o czym po cichu myśli wielu Polaków. PiS daje władzę plus, w bardzo biednym społeczeństwie to się liczy. Ale ludzie patrzą na ten powrót dawnych technik przypominających komunizm. Nomenklatura, ta grupa osób, która wie, że będzie zajmowała ważne stanowiska, ta uległość, ten konformizm. Ludzie to wyczuwają, zaznaczyła. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.